Środa, 20 grudnia, przed nami główne wydanie informacji telewizji TVS. Grzegorz Żądło, witam i zapraszam. 6 lat minęło od czasu brutalnego zabójstwa 55-letniego bezdomnego w Czeladzi. Ciało mężczyzny z kilkudziesięcioma ranami szyi, głowy i rąk znalazła jego znajoma. I choć postępowanie w tej sprawie zostało umorzone, sprawą ponownie zajęli się sosnowieccy policjanci. Sprawca został zatrzymany kilka dni temu. Jak twierdzi, zabił, bo chciał rozładować złość. Magda Sincewicz. Nie wiadomo, co nim kierowało. Wiadomo, że był bardzo brutalny. Znał swoją ofiarę. Bezdomny od lat mieszkał w namiocie nieopodal cmentarza przy ulicy Saturnowskiej w Czeladzi. To właśnie tam znalazła go znajoma, która wezwała służby. Policjanci z Wydziału Kryminalnego od dłuższego czasu prowadzili czynności operacyjne w sprawie zabójstwa z 2017 roku, które miało miejsce w Czeladzi. Po wnikliwej analizie, po zgromadzeniu dowodów ustalili, kto stoi za tą zbrodnią. Jest to 31-letni mieszkaniec Czeladzi, który został przez naszych policjantów zatrzymany w ubiegłym tygodniu. Dokładnie 13 grudnia. Długo nie było wiadomo, kto stoi za zbrodnią. Policjanci we współpracy z prokuraturą jednak nie odpuścili. W sprawie pojawili się też nowi świadkowie. To wszystko spowodowało, że mimo upływu lat sprawca został w końcu schwytany. Przesłuchany w charakterze podejrzanego, ten mężczyzna początkowo się nie przyznawał do popełnienia zarzucanego mu czynu, ale skonfrontowany z materiałem dowodowym, w tym również ze świadkami, powiedział, że istotnie zabił Jacka S., ponieważ, jak to określił, chciał rozładować emocje. Podczas wizji lokalnej wskazał policjantom miejsce, gdzie ukrył nóż. Decyzją sądu został aresztowany na 3 miesiące. Grozi mu dożywocie. Miało być wielkie wyjście z ZTM, a wyszło tylko zamieszanie. Mimo zapowiedzi burmistrza, miasteczko śląskie rezygnuje z organizowania własnego, bezpłatnego transportu. Zarząd Transportu Metropolitalnego nadal będzie woził pasażerów do dworca w Tarnowskich Górach, na którym dla prywatnego przewoźnika zabrakło miejsca. Łukasz Kądziołka. Burmistrz miasteczka śląskiego miał wielkie plany. Wyjście z ZTM i bezpłatna komunikacja dla mieszkańców. Od momentu mojego wypowiedzenia dużo się zmieniło. Poszło o pieniądze, ponieważ prywatny przewoźnik GTV Bus zaproponował realizację przewozów z i do miasteczka o 500 000 taniej niż kwota, jaką gmina miała zapłacić za transport metropolii. Po zapowiedziach i publikowaniu rozkładów jazdy zostało tylko zamieszanie. Dalej miasteczko śląskie zostaje w ZTM, a gminy na północ od nas dalej korzystają z prywatnego przewoźnika. No i tu w sumie mamy stan, który w sumie jest dzisiaj. Nie ma co prawda tego powiedzenia, natomiast autobusy jeżdżą tak jak jeżdżą i będą w styczniu jeździły tak dalej jak obecnie. W miasteczku śląskim nadal będzie miejska komunikacja spod znaku ZTM, a pasażerów nie przejmie regionalny przewoźnik obsługujący m.in. Kalety, Kozie Głowy czy Koszęcin. Gmina czekała wraz z GTV Bus na zielone światło, żeby wjechać na dworzec w Tarnowskich Górach. Zamiary zablokował ZTM, który uznał, że od przyszłego roku GTV Bus się tu nie zmieści, a zapowiedzi przewoźnika były przedwczesne. Będziemy rozmawiać, jak tą sytuację rozwiązać, natomiast ta sytuacja nie zmieni sytuacji fizycznej dworca w Tarnowskich Górach, którego przepustowość jest przekroczona i musimy wspólnie z miastem Tarnowskie Góry zastanowić się, jak poukładać te wszystkie połączenia. GTV Bus nadal nie ma zgody na wjazd na dworzec, ale wszystko wskazuje na to, że od 1 stycznia pozostanie tak, jak jest i nadal pojazdy przewoźnika będą mogły wozić do Tarnowskich Gór około 1000 osób dziennie. Liczyliśmy na to, że będziemy mieć więcej pracy, tym bardziej, że miasteczko leży w tym naszym leju komunikacyjnym i fajnie byłoby je obsługiwać, no ale cóż, najważniejsze, żebyśmy mogli w dalszym ciągu obsługiwać te inne gminy, które już od kilku lat z nami współpracują. Burmistrz miasteczka śląskiego zapowiada, że z wynajęcia prywatnego przewoźnika i bezpłatnej komunikacji dla mieszkańców nie rezygnuje, ale swoje plany odsuwa w czasie. Na razie wszystko zostaje więc po staremu. Grupa ratowniczo-poszukiwawcza z Jastrzębia-Zdroju, psy oraz specjalistyczny sprzęt. Takie siły zostały zaangażowane do przeszukania gruzowiska, które powstało po zawaleniu się jednej ze ścian kamienicy w centrum Bielska-Białej. To nie pierwszy raz, gdy w tym miejscu doszło do katastrofy budowlanej. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Magda Sincewicz.
Tym razem nikt nie ucierpiał, choć tuż przy XVIII-wiecznej ścianie, która runęła przy ulicy Celnej 4, w budynku pod dwójką mieszkają lokatorzy. Dzisiaj zastanawiano się nawet, czy ich nie ewakuować. Obyło się jednak bez tego. Jest to stara kamienica w bardzo złym stanie technicznym. Zawaliła się jakby taka część ściany na dziedzińcu wewnętrznym, także na szczęście nie miało to żadnego wpływu, nie zagrażało bezpieczeństwu mieszkańców, którzy się tam poruszają naokoło po ulicach. Na miejscu pracowało kilkanaście zastępów straży pożarnej. Strażacy przy użyciu specjalistycznego sprzętu tachimetru sprawdzali, jaka jest stabilność kamienicy. Dzięki temu mieli pewność, że pozostała część nie runie. O zdarzeniu został poinformowany nowy właściciel, który jest nim od kilku miesięcy. Przez ten czas konserwatorzy wielokrotnie interweniowali, by zadbał o budynek. Bezskutecznie. Kamienica jest bardzo głęboka, także ma trzy trakty. W związku z czym ten trzeci trakt od podwórza, od strony północnej, no, uległ uszkodzeniu. Pozostałe stoją i nie zagrażają, no, można powiedzieć. No, w każdym razie wykazujemy dużą czujność. Tam na miejscu natychmiast zjawili się straż pożarna, policja, nadzór budowlany, no, ja jako konserwator zabytków, no i natychmiast próbowaliśmy znaleźć jakieś rozwiązania, a przynajmniej no, dokonać jakiś rozstrzygnięć, co dalej robić. W czwartek ma zostać powołany specjalny ekspert, który zbada, czy istnieją konstrukcyjne powiązania sąsiadujących ze sobą kamienic. Pozwoli to odpowiedzieć na pytanie, czy dzisiejsza katastrofa budowlana może mieć wpływ na pozostałe budynki. W zeszłym roku, na początku stycznia, zawaliła się ściana stojącej obok kamienicy przy ulicy Celnej 6. To największa szopka ołtarzowa w Europie. Franciszkanie od setek lat kultywują tradycję jej budowy, a centralne umieszczenie ma sprawiać, że cała uwaga skupia się bezpośrednio na stajence. Zwiedzający będą mogli podziwiać ją w panewnickiej bazylice od 25 grudnia. Do budowy całej scenerii żłobka wykorzystanych zostało około 120 różnych figur. Fatima Orlińska. Jak mówią franciszkanie, dźwięk dzwonu zwiastuje nadejście największego z cudów – Bożego Narodzenia. Podobnie jak oficjalne odsłonięcie stajenki, która w bazylice świętego Ludwika Króla i w niebo wzięcia Najświętszej Maryi Panny w katowickich Panewnikach została dzisiaj pokazana w tym roku po raz pierwszy. Franciszkanie budują ją przez kilkanaście tygodni, a ta tegoroczna ma zupełnie nowy charakter. W tym roku, jak widać w szopce, czymś ważnym jest grota. Nie jest to szopa, ale grota, która nawiązuje wizualnie do tej pierwszej groty w Betlejem. Kiedy popatrzymy na ziemię świętą na Betlejem, tam jest zimny kamień. Matka Boża razem z świętym Józefem znajdują się w takiej grocie, tam rodzi się sam Chrystus. I święty Franciszek, który 800 lat temu zinscenizował, zaprosił do Greccio na pierwszą szopkę, również ona była odprawiana w grocie. I to właśnie jubileusz 800-lecia tego wydarzenia w tym roku świętują franciszkanie. Bożonarodzeniowe obchody rozpocznie w Panewnikach pasterka w Wigilię. Istotą tej szopki i ideą było zbliżyć to wydarzenie, przybliżyć dla prostego ludu, dla prostego człowieka, który jakoś nie odczytywał, nie czytał Słowa Bożego, nie czytał wtedy Biblii, namacalnie chciał przedstawić to wydarzenie. I od 800 lat w naszych świątyniach, w różnych miejscach franciszkańskich budujemy okazałe szopki, dbamy o tą tradycję. Chyba nie zmienił się cel, chyba nie zmieniło się idea. Chcemy od tych najmłodszych, maluchów, od dzieci, poprzez tych starszych pokazać im to wydarzenie, zachęcić do przeżywania głębszego wiary. Odsłonięta dziś szopka ma 18 metrów wysokości i 12 szerokości. Od lat uznawana jest za jedną z największych w Europie i każdego roku przyciąga tysiące odwiedzających. To jednak nie jedyna atrakcja bożonarodzeniowa w bazylice, bo równie dużym zainteresowaniem cieszy się ruchoma szopka, która w tym roku, jak mówią franciszkanie, przeszła lifting. I jest też kolekcja kilkudziesięciu szopek z różnych zakątków świata i żywa stajenka. Tradycja budowania żywej stajenki jest już kontynuowana od wielu lat, natomiast w tym roku po raz pierwszy widzimy nową odsłonę, w której te nasze zwierzęta się znajdują. Mamy tutaj baranki, mamy króliczki, mamy kaczki oraz na samym końcu indyki. Więc jest trochę mniej tych zwierząt, ale mają wszystkie nową aranżację i w tych pomieszczeniach jest odpowiednio przygotowana przestrzeń, żeby mogły nacieszyć nasze oko, naszych milusińskich, ale także w godnych warunkach przebywały. Śladem szopek w bazylice będzie można przejść od 25 grudnia, a dla odwiedzających dostępny będzie do 2 lutego.
W Wiśle otwarto habsburską osadę gospodarczą. To coś w rodzaju skansenu, na który składają się dwa budynki, w których można przenieść się w czasie. To oficyna mieszkalna i budynek mieszkalno-gospodarczy odtworzone tak, jak wyglądały na początku XX wieku. Paweł Jędrusik. W środę w Wiśle zaprezentowano habsburską osadę gospodarczą. Na razie mogli ją zobaczyć tylko zaproszeni goście. Dla mieszkańców będzie dostępna od około połowy stycznia. No, trzeba było takiego miejsca, żeby po prostu tych ludzi ściągnąć w Wiśle, żeby mieli co pokazać, żeby my nie wstydzili się za tę naszą Wisłę, że nic nie robimy, że mamy postępy, do przodu idziemy. Inwestycja to część projektu Śląsk-Cieszyński, wspólna historia drewna, żelaza i ludzi. Można tu odwiedzić dwa drewniane budynki, w których znajdują się przedmioty codziennego użytku z początku XX wieku. Są także elementy multimedialne. Osoby, które przygotowywały ośrodek, nie chcą nazywać tego miejsca ani skansenem, ani muzeum. Tutaj można dotknąć eksponatów, powąchać ziół. Generalnie chcieliśmy tutaj zaprezentować eksponaty z epoki Habsburgów, którzy władali Śląskiem Cieszyńskim jako prawowici władcy, nie byli tutaj zaborcami, do 1918 roku. Choć osada będzie wkrótce dostępna dla mieszkańców, to nie koniec inwestycji. W Wiśle chcą, aby w przyszłości tuż obok powstały miejsca rekreacyjne. Mam nadzieję, że to miejsce ciekawe będzie. Wiele ludzi zostawiło tutaj naprawdę sporo swojego serca i zaangażowania. No nic, tylko zaprosić. Realizacja projektu kosztowała prawie 10,5 miliona złotych. Samo wyposażenie osady pochłonęło około 400 tysięcy złotych. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w środę. Jutro informacje o stałych porach. Zapraszam. Do zobaczenia.